Czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Hunt Showdown. Rzecz w tym, że nie zaczynamy od początku. Zaczynamy dosłownie od środka. Widzicie, co tam się dzieje? Otóż to. Właśnie jestem na pozycji. Gracze jacyś ewidentnie biją pająka. A ja postaram się ubić tychże graczy. O, widziałem pająka. Mam nadzieję, że on nie jest w stanie tutaj nigdzie wybiec, tylko te drzwi tak jakby są drogą dostępu do niego. Ciekawe, czy jest tam więcej graczy, czy jest tylko jeden, nie? Jest ich więcej, dobra, już wszystko jasne. Chyba, że biją się gdzieś między sobą, ale wątpię. To jest raczej dwóch graczy. Wow. Latarka, widzicie? Oberwał. O nie! Kurde. Okej, to było nie fair. Na szczęście nie oberwałem tak jak ostatnio ten gość, którego rzuciłem dynamitem. Wow. Dla odmiany wziąłem dwie laski dynamitu. O, jest gościu. Zabił go, zabił go. Shit. Kurde, zabili pająka. Wiecie, co zrobię? O nie! Dobra, to nie miało tak wyglądać. Trafiłem go! Ja pierdzielę, ale fart! Kurde, no! Zawsze muszę w ten ogień wejść. Rzecz w tym, że on jest niewidoczny, nie? Widział mnie? Kurde, dostałem go mocno. Krwawie, kurde. Nie! Czyżby on sam został?
30%, nie? Kurde, boję, żeby mi gość jakoś pleców nie zrobił, czy coś. No jeden na pewno padł od dynamitu, nie? Tylko pytanie, czy na stałe, czy kolega go podniósł, nie? Idziemy. No jasne, że go kolega podniósł. Jasne, że go podniósł. A niech to. Nie będzie to łatwe. No, oberwał, ale cóż. Spróbujmy się tym zabawić. To jest zdecydowanie mniej celne. No 77%, ja sam im nie dam rady. Zebrali to, kurde. Idą, idą, idą. No i dynamit się skończył. Dobra, idą. Ta, wyszli, wyszli z kościoła, dobra. No na mnie też pora. Przeładujemy po drodze, trzeba ich ścigać, nie ma co. Dobra, te zębiaki wstaną, jasne. Jest nadzieja, że goście się rozdzielą po prostu, nie? Nie zamierzają się chyba rozdzielać, idą razem. Spróbujemy ich dorwać, kurde. Chociaż jednego, nie? To już by było coś. Doświadczenia sporo byśmy dostali. I tak już mamy sporo doświadczenia. 5 śladów znalezionych. Znaleziona kryjówka potwora, więc... Oni. Tak, widzę, widzę, widzę.
Kurde, biegną dalej. Dobra, nie ma co. Trzeba zagęszczać ruchy. No, w krzakach pieski są, ale to nic. Dobra, mijają most. Kurde, daleko. Walka była ostra, tak czy inaczej. Szkoda, że zmarnowałem cały dynamit, ale myślałem, że mnie, wiecie, będą próbowali zraszować zupełnie, tak. Kurde. Kawał drogi. Tam są pieski na moście. Niech, to jeszcze tego brakowało. Jak zacznę strzelać do piesków, to już nic z pościgu, tak naprawdę. Wow. Ciekawa rzecz, którą właśnie odkryłem. Można jednocześnie obserwować mapę i się poruszać. Dopiero to zaobserwowałem. Kurde, źle. Już miałem nadzieję, że nie ruszę tych. Dobra, podejdziemy pod spodem. Gdzie oni są? Już są daleko, kurde. Nie wiem, czy my ich zdołamy dogonić. Jeszcze ich pokonać, nie? No ale tak czy inaczej. Jeszcze dużo psów jest strasznie w okolicy. Kolejny zombie. O, co jest? Dobra. Co się dzieje? Skraszowało mi grę, czy nie? Wow, wow, wow. Co się stało? Hype jeszcze. No nie, to diabli. Musimy zwiewać. Nie ma sensu strzelać do niego. O, biegiem, biegiem. Czy ja w dobrym kierunku idę? Wow, oni są już kawał drogi ode mnie. No, trucizno, wyłączaj się, że tak ujmę. Dobra. Okej, kurde. Naprawdę ostro mnie wyprzedzają. Przejdziemy przez tą wodę. Dobra walka była, szczerze mówiąc. Dobra, kurde. Idziemy bezpośrednio do tego miejsca, do którego oni zmierzają. Może uda nam się, nie wiem, przeciąć drogę czy coś w tym stylu. No najgorsze, że dwóch to się może podnosić po prostu raz za razem, nie? To jest po prostu istny koszmar dla samotnego gracza. No tak, myślę, że tych grających solo trzeba by trochę bardziej docenić, bo... No nie wiem, wiecie, nie możemy samotnie wziąć, wiecie, dwóch bounty. Jeżeli samotnie załatwimy potwora, to tak naprawdę nie mamy z tego żadnych korzyści. Lepiej zawsze walczyć we dwóch, nie? Nie dość, że jest łatwiej, to jeszcze... Tak, bierzemy zawsze jedno bounty, więc jeden karabin, nie? Czy jest nas dwóch, czy jeden z tego punktu. A, już wyszli. O kurde. No dobra, to idziemy również do wyjścia i również wychodzimy. No niestety, nie zdołałem ich dopędzić. Tak czy inaczej, walka była całkiem ciekawa. Załatwimy te pieski jeszcze. Narobiłem hałasu jak diabli. Idę w dobre miejsce, idę w dobre miejsce.
Zaraz. Gdzie jest wyjście? Tu jest. No już myślałem, że to gracze. Kurde. Żeby tu się tylko nikt nie napatoczył. Dobra, chciałem jeszcze zombiaka ubić w ostatniej chwili, ale niestety się nie udało. No dobra, zobaczymy, ile doświadczenia zbierzemy. Zbieram teraz na kolejny pasek życia dla drugiego bohatera, bo już jednego mam ulepszonego tak całkiem solidnie. I myślę, że no wtedy już będzie taka bezpieczniejsza sytuacja, bo jak jeden bohater zginie, to zawsze jest drugi na tym wyższym poziomie. To jest zawsze coś. No starcie było ciekawe, no nie mogłem wparować do tego, wiecie, do tego miejsca, gdzie był pająk. To było po prostu niemożliwe do zrobienia. Najzwyczajniej w świecie. Ich tam dwóch było. Jak ja tylko ruszałem ten mechanizm, chyba że wiecie, mogłem jakoś próbować obchodzić ich naokoło. Może to by było niegłupie, żeby zrobić im plecy, spróbować. Dobra, odkryłem ten pajęczy, ten zabiłem zwykłych zombiaków. No tylko 11, ale zawsze coś. Trzy psy załatwiłem właśnie na sam koniec. Jednego hajwa. I jednego huntera załatwiłem. Tylko że go podniósł chyba, nie? W tym sensie. Okej, 16 poziom. Ua! Fuses, czyli flary, mówiąc krótko. Całkiem nieźle, powiem szczerze. Mamy 7 punkcików, więc chyba już możemy... Ua! Ten rewolwer będzie kolejny. Dwie drużyny mi się udało zwipować. Kiedy była druga? Nie wiem. No ale coraz lepiej idzie. W końcu wyrównałem kill death ratio. Także to jest zawsze krok naprzód. Zupgrade'ujemy naszego bohatera. Okej, mamy 3 paski życia. Już więcej nie mogę go ulepszyć. Teraz już pozostaje tylko, no wiecie, kupować jakieś traity albo coś. On ma apteczki wszystkie. Ten łańcuchowy rewolwer jest mocno niecelny, szczerze mówiąc. I następną wyprawę zrobimy sobie z naszym Timothy Malokiem. Czy jakkolwiek go się czyta. On ma traita, że wcześniej się odnawia ten. Stamina. No, dynamitu będzie mu pewnie trzeba. No, jeszcze kupimy mu żelazkę dynamitu zapewne. I to by było na tyle. Tak, zobaczymy. Całkiem ciekawe starcie tam. Mam już, widzę, sporo broni w ogóle. W ogóle, właśnie. Zrekrutujemy sobie nowego tego, łowcę, huntera. Tak, on ma Winfielda, ma ten rewolwer bardzo fajny. Ten ma shotgun, też rewolwer. Przydałby się gość z traitem do noszenia dwóch długich broni. Winfield. No, Winfield i słaby rewolwer, więc chyba tego sobie weźmiemy. Nie wiem właśnie, czy dwa krótkie paski są lepsze, czy jeden długi. Co do tego nie wiem, nie mam pojęcia. Dodatkowy consumable i... A, mamy frag bomb. Okej, okay. Wynajmiemy sobie jego. I tak, jemu damy... Właściwie tak, do sklepu najpierw. Kupimy Romero z tasakiem, że tak powiem. Jemu damy właśnie to. Otóż to. Mamy do tego rewolwer. Ciekawe, czy mogę wywalić w ogóle broń z tego. Dajmy na to. Zaraz, czekajcie. To może być zabawne. Klimatyczne. Nie mogę tak zrobić niestety. O, szkoda. Ale zaraz, może tak? No tylko, że to tak czy inaczej nie mogę wtedy pewnie dwóch broni używać. Więc tak, weźmiemy Romero, weźmiemy ten właśnie rewolwer. Winfielda nie mogę mu dać na drugi. Nie mogę. Także ten rewolwer mu damy. Tools, oczywiście apteczka. Nożyk, nie wiem czy nożyk mu potrzebny, skoro mamy tego talona. Także tak, w takim wypadku damy na pewno latarkę. O, mogę stamina shot kupić. Kupię jeszcze dynamit, bo to zawsze się przyda. Wyekwipujemy dynamit, tutaj damy latarkę. No nożyk też możemy ewentualnie dać, nie? Fuses. Często ludzie tego używają, to jest całkiem skuteczne, bo to bardzo mocno oślepia. Bardzo mi się podoba, szczerze mówiąc, ten przedmiot, bo
Aha, okej, to tutaj damy fuse'a. W takim razie zamiast noża kupimy jeszcze ze dwie laski dynamitu. I wrzucimy je tutaj. Proszę, proszę, to jest dopiero wyposażenie. Trzy laski dynamitu, fuse'y, latarka, apteczka, jeszcze frag bomb. Także możliwe, że jednak tym gościem pójdziemy po raz, no, na kolejną wyprawę. Henry Fitzgerald, okej. Okay. Takie trochę niemiecko-żydowskie, nie? Nazwisko. Chociaż ja wiem, czy żydowskie. Nie wiem, nieważne. W każdym razie możliwe, że właśnie nim sobie ruszymy na kolejną wyprawę. Nabijemy kolejny poziom. No i mamy właśnie sporo dynamitu. To jest ciekawa sprawa. Dynamit jest bardzo przydatny. Naprawdę jest nieprzewidywalny w pewnym sensie. Ale jest naprawdę przydatny. Dobra, na dzisiaj kończymy. Było dosyć krótko, ale całkiem zabawnie. Trochę tam się powalczyliśmy z dwoma przeciwnikami. No niestety bardzo ciężko jest wygrać takie starcie. Mimo że ewidentnie jednego gracza załatwiłem, to jednak no, zwycięstwo w takim właśnie pojedynku jest naprawdę niesłychanie trudne. No tak czy inaczej, dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętajcie, że o fanpage'u na Facebooku zaglądajcie tam, obserwujcie, to będziecie, wiecie, wszystkie informacje mieli na żywo, będzie nam się łatwiej komunikować, jeżeli będą jakieś streamy, czy coś w tym stylu, czy jakiejś serii, nie wiem, będę musiał wstrzymać jakąś serię, chociażby, nie wiem, serwery w Hancie padną, nie? No to tam wszelkie informacje będą, więc obserwujcie. Poza tym będę bardzo wdzięczny, jeżeli udostępnicie moje materiały, będziecie, wiecie, polubiać na Facebooku, puszczać je dalej. Będę za to bardzo wdzięczny. No mam nadzieję, że uda się zwiększyć ilość widzów w lutym, tak jak planowałem. Także do 500, no ciężko będzie, ale zobaczymy, spróbujemy. Dzięki wam, może to się uda. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Do zobaczenia. Czołem.